Zdrowie i szczęśliwiec. Święta Bożego Narodzenia? Tak. Dlaczego? Bo są prezenty. I? I spotkanie z rodziną. Święta Bożego Narodzenia? Bardzo lubię. A dlaczego? Bo mogę w lesie spotkać się z wujkiem. Co byś zrobił, gdybyś był Mikołajem? To proste. Skoczyłbym na sanie, poleciał wysoko w chmury, rzucał prezenty, żeby wpadły do komina i już. Święta Bożego Narodzenia, zdrowe szczęście po mszy i dużo dobrych słodkości. Jakie ciasto lubisz najbardziej? Balowe. Bardzo słodkie. Czy wysłałeś list do Mikołaja? Nie, nie wysłałam. Powiedz, co byś chciał dostać, biorąc pod uwagę, że nie można kupić tego w sklepie. Przyjemnie. Jakie ciasto lubisz najbardziej? Chyba sernik. Czy wysłałaś już list do Świętego Mikołaja? Tak. A co było na nim napisane? Teraz taki fajny zestaw laboratorium parfum. Właśnie to mocno. Powiedz, co byś chciała dostać, biorąc pod uwagę, że tego nie da się kupić w sklepie. Miłość. Dziękuję za zabawę. Wtedy żyła przez ten odliczny dzień pełen spełnionych marzeń i rodzinnej miłości. Mam zaszczyt żyć w składzie życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Jakie ciasto lubisz najbardziej? Jabłecznik. I? Czy wysłałeś list do Świętego Mikołaja? Nie. No to kiedy go wyślesz? Za 2 lata. A za 2 lata to już będzie lato. Nie. Za 2 lata też będzie Mikołaj. No za 2 lata tak, ale musisz jeszcze dzisiaj, bo nic ci nie przyniesie. Życzę dobrych świąt, Bożego Narodzenia i dużo prezentów. Start. Co byś zrobiła, kiedy byś była świętym Mikołajem? Ja bym kupiła dużo prezentów i rozdawała dzieciom. Co by pani chciała dostać, biorąc pod uwagę, że nie można tego kupić w sklepie? Co bym chciała dostać? No, chciałabym, ja wiem, jakiś cudowny lek, żebym nie chorowała, bo pani ostatnio bardzo choruje i nie mogę się wyleczyć tak do końca. I chciałabym, żeby taki lek dostać, który by mnie uzdrowił. Proszę pani, ale ten lek się kupuje w aptece. A ty sobie mówiła, kiedy by była pani świętym Mikołajem? Oj, bardzo chciałabym być świętym Mikołajem. Wszystkim bym prezenty rozdawała, bo święty Mikołaj co robi? No co robi święty Mikołaj? No właśnie, też bym chciała być takim świętym Mikołajem. Mam zdrowia i szczęścia, prezentów na gwiazdkę pod choinkę i żeby byli zdrowi i szczęśliwi. Święta Bożego Narodzenia? Bardzo lubię. A dlaczego? Bo można spędzić czas z rodziną i są różne fajne prezenty. Co byś zrobiła, gdybyś była Mikołajem? No, czytałabym listy dzieci i mówiła elfom, żeby je kupiły. I później bym je rozniosła. Jakie ciasto lubisz najbardziej? Oj, bardzo lubię dużo ciast. Dlatego nie potrafię wybrać. Czy wysłałaś list do Mikołaja? Wysłałam. Powiedz, co byś chciała dostać? Biorąc pod uwagę, że nie można kupić tego w sklepie. Nie wiem, cokolwiek. Nawet nic nie musiałabym, bo najważniejsze jest to, że można razem sobie ładnie zjeść obiad, pobyć z rodziną. Dziękujemy za wejście. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt.
co byś zrobiła, gdybyś była Mikołajem? Przedłożyła prezenty innym. A jakie? Takie, jakie sobie będą życzyły. Co zrobił, gdybyś był Mikołajem? Jestem Mikołajem. Jakie ciasto lubisz najbardziej? Jabłacznik. Powiedz, co byś chciał dostać, biorąc pod uwagę, że nie można kupić tego w sklepie. Miłości. Lubisz Święto Bożego Narodzenia? Tak. A dlaczego? Bo są prezenty i jest fajnie z rodziną spędzać czas. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wspaniałych prezentów i uśmiechu. Ja nie można kupić tego w sklepie. Rodziny. Miłości. Serca. I serca. I pomyślności. Czy lubicie święta Bożego Narodzenia? Tak. Dlaczego? Bo dostajemy prezenty. I? I przychodzi święty Mikołaj. Czy lubisz święta Bożego Narodzenia? Tak. A dlaczego? Bo jest, no, fajne. Pysznych pierniczków, miłej atmosfery podczas kolacji wigilijnej życzymy wszystkim na świecie. Niech wigilijny czas będzie wspaniały. Kolegom i koleżankom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Drodzy nauczyciele, w te święta życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia i szczęścia, pysznych potraw świątecznych, wesołych świąt. Cicho. I czekoladki i niech Pani przedziurawi i tam takie dwa kółka i tam na tym się powiesi i na choince i taka strzałka i napisze się to dla Ciebie, Święty Mikołaju, albo... Żeby prezent taki dla Świętego Mikołaja dać pod choinką, a to wtedy on przyjdzie do mnie, tak? Sprawdziłeś już to? Nie, ale już sprawdzę. No to fajnie. No tak zrobię w tym roku. Dziękuję za dobry pomysł. Dziękuję za wywiad.